informatyzacja jak najbardziej może przyczynić się do obniżenia kosztów administracji. Natomiast, żeby to osiągnąć, musimy podejść do tego sprytnie, ponieważ sama informatyzacja nie jest celem samym w sobie, ale celem do osiągnięcia efektu. My zalecamy bycie bardziej odważnym, sięganie po rozwiązania niszowe, rozwiązania, które są pewnymi nowościami, wykorzystujące najnowsze technologie. My dzisiaj bardzo często spotykamy się z sytuacją, że administracja, w szczególności administracja publiczna, bardzo chętnie korzysta ze sprawdzonych rozwiązań. Niestety w większości przypadków rozwiązania sprawdzone dla nas trochę równa się już przestarzałe, to co oferują wielkie korporacje. To co my oferujemy, to oferujemy rozwiązania hiperkonwergentne, które stanowią całość same w sobie i mogą z dużym skutkiem powodować oszczędności kosztów. My na przykład oferujemy własne rozwiązanie, które zostało zbudowane na platformie HP, nazywamy je AlterV i to jest rozwiązanie, w którym w jednej obudowie oferujemy serwery wraz z pojemnością dyskową, z macierzą dyskową, z backupem. I to wszystko jest replikowane do lokalnej chmury. Jeżeli chodzi o oszczędności, to uzyskujemy po pierwsze obniżenie kosztów administracji samego urządzenia, po drugie obniżenie kosztów zakupu i co najważniejsze, bardzo duże bezpieczeństwo przez replikację do zdalnej lokalizacji bez dodatkowych kosztów. Jeżeli chodzi o poziom oszczędności, to oczywiście zależy od konkretnego przypadku, ale to mogą być nawet kwoty do kilkuset tysięcy złotych, jeżeli mówimy o zakupie. Natomiast zastosowanie jest dowolne. To jest serwer z platformą zwirtualizowaną. Możemy go zastosować do dowolnych funkcji. W jakim zakresie administracja teraz wykorzystuje takie lub analogiczne rozwiązania? Jakiego rodzaju jakby potencjał stoi tutaj za tymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o polski rynek? Dzisiaj nie spotykamy się z tego typu rozwiązaniami. Administracja zarówno publiczna, jak i prywatna jest dosyć konserwatywna w tym zakresie. Ciągle mamy do czynienia z wolnostojącymi urządzeniami, zintegrowanymi z wolnostojącymi macierzami. Natomiast świat poszedł naprzód, także wszystko jeszcze przed nami, wydaje się.